Hej sokoły, witajcie. Wiecie jak to jest, znaczy wiedzą ci, którzy książkę pisali. Ja z tego co wiecie piszę już trzecią. I okazuje się, że przeglądając, jeśli chodzi o rozdział dlaczego nie ma ryb, zapomniałem o bardzo ważnym podpunkcie. Czyli pamiętacie, pod 13 punktem byli celebryci, a pod 14 są, nazywa się ten punkt następująco. Punkt 14. Dywersyjne działania sabotażystów i chamów. Wątek ten mogłem zawrzeć w punktach o kłusownikach, zanieczyszczeniach, tudzież w debilnych ustawach i uchwałach. Z uwagi na wiele motywów łączących pewne aspekty, postanowiłem napisać osobny punkt. Chyba wezmę, spróbuję bez okularów przeczytać. Artykuł 50 służby cywilnej mówi: ślubuję służyć państwu polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej. Zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, tak mi dopomóż Bóg. Artykuł 18 dotyczący pracowników samorządowych mówi: ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Soczyście przysięgają ministrowie. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu, że na powierzonym mi urzędzie ministra państwa polskiego dążyć będę do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi mojej ojczyzny, majestat państwa polskiego w najwyższym, mając zachowaniu Republice Polskiej, wierności dochowam, sztandar honoru i godności narodu dzierżyć będę wysoko wobec swoich i obcych, przepisów prawa strzec będą pilnie, racje, sorry, ja nie mam okularów dzisiaj, stanu i dobra pospolite mając zawsze przed oczyma włożone na mnie obowiązki według sumienia, tudzież z pełną świadomością ciążącej na mnie odpowiedzialności wobec Boga, państwa i narodu wypełniać będę. Teraz już ja. Piękne, doskonałe i nieskazitelne to słowa. Bóg, ojczyzna, wierność, godność, prawo, sumienie, obowiązki. Schodzę na ziemię i nie mogę odnaleźć krztyny tych określeń. Jednakoż obszedłbym się i bez tych cnót, aż zamiast Boga widzę szatana i tego nie ścierpię. Sprawa jest prosta. Przypilnować chama i nie pozwolić podejmować żadnych decyzji za przysięgłym dywersantom. Pokażę arcyszelmostwa na przykładzie skali mikro i makro. Zacznijmy od dużej. Oczyszczalnia ścieków Czajka miała kosztować niecały miliard złotych, a kosztowała prawie 4. Gdzieś po drodze zagubiono drobne 2,5 miliarda złotych, czyli 2000 milionów i jeszcze 500 milionów. Dla tak bogatego państwa jak Polska to przecież małe piwko. Gdyby ta oczyszczalnia spełniała swoje warunki, pali ich o te 2,5 miliarda. Ale nie spełnia. Za szybą trochę pokropi i za godzin kilka ścieki wylewane są z kilku kolektorów do Wisły. Pełną parą burzuje kolektor żerański, wtóruje mu z wielokrotną mocą bielański, a śródmiejskie także dają ostro do pieca. W marksmediach owieczki i baranki usłyszą, że to czysta deszczowa woda wypływa z kolektorów, a gdy zdarzy się cykliczna awaria, mówią, że ścieki są pod kontrolą. Nie mam pojęcia, czym różnią się ścieki kontrolowane od komunalnych. Tego w szkołach mnie nie uczono. Uczono jednak, aby patrzeć, postrzegać i oceniać. Jak widzę martwe szczury, podpaski, prezerwatywy, odchody i inne syfilisy, to nie kojarzy mi się to z czystą wodą i jedno z nieczystościami określonymi zaraźliwymi chorobami. Zresztą ta czysta, kwaśna deszczówka ma sama w sobie sporo zatrutej esencji. Płynąc strumieniami po asfalcie, zmywa drobiny startych opon, klocków hamulcowych i samego startego asfaltu, czyli smoły. W samych klockach hamulcowych mamy od 30 do 40 związków, a skład ten jest pilnie strzeżony, zatem nie wiemy, co tak naprawdę zawierają w sobie te klocki. A zawierają także związki miedzi, która w wysokim stopniu skaża wodę. Sporo starszych aut wyposażonych jest w klocki azbestowe. Sam mam nawet na półce kilka niewykorzystanych kompletów. Nieuzbrojonym okiem na ulicy i na chodnikach dostrzeżemy masę petów, piasek, bilety, zużyte gumy do żucia, trochę menelskiej flegmy.
Nie widać wydalonego ołowiu i innych środków wyplutych z paliwem. Także nie zauważymy pozostałości po płynach do szyb i chłodnic, olejach i innych substancjach wypływających z aut podczas ich eksploatacji czy wskutek wypadków drogowych. Puste małpki po wódce nie mieszczą się już w kratkach ściekowych, ale zakrętki owszem. Wojny, a w szczególności powojenna, czyli obecna okupacja sowiecko-chazarska, zrobiła po części z narodu polskiego plemię. Nikogo nie ścigają za te 2,5 miliarda. W domu i w szkole uczono mnie, że można mieć kłopoty za mniejszą sumę. Jak podrosłem, to wiem, że za śliweczkę w czekoladzie, tudzież za jedną odbitkę ksero, czy za wymienioną żarówkę w ramach pomocy, można znaleźć się przed sądem. Za śliweczkę przed sąd, a za 2,5 miliarda nawet nie ma zarzutów. Tak się zastanawiam nad scenariuszem chińskim w aspekcie tych 2,5 miliarda złotych i niewydajnej oczyszczalni. Wyobrażam sobie stadion, a pośrodku apel odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Ostatni apel. Ale Polska to nie Chiny, bo to kraj praworządności i najnowszej myśli technicznej wybiegającej XXI wiek. A i maherów mamy nadzwyczajnych, szczególnie tych od projektów realizacji i nadzoru. Tych, którzy głośno protestowali i mówili, że to fuszerka i strata pieniędzy, wyśmiewano. Nie do śmiechu byłoby tym geniuszom w scenerii chińskiej, ale żyją w kraju, gdzie rządzą ludzie prawi i nie pozwolą na tak średniowieczne metody. A co tam 2,5 miliarda złotych? A co tam, że do rzeki wlewa się cyklicznie ponad 1 000 000 m3 szamba na dobę? Nic to. Liczy się bandzior, który nieświadomie skosztował śliweczkę w czekoladzie. Tak naprawdę to powinien wisieć, aby następnemu nie przyszło do głowy skosztowanie śliweczki w czekoladzie. W skali mikro występują persony tego samego specautoramentu. Niemniej jednak pieniądze są w tym zakresie mniejsze. Czy straty przyrodnicze są innej wagi? Trudno ocenić te kwestie w tak prosty, matematyczny sposób. Dla mnie tak jedna, jak i druga skala jest olbrzymia. Z dziada pradziada ludzie osadzeni nad wodą łowili ryby na swoje potrzeby. Jedni na wędki, inni na sieci lub sznury. Jeszcze nie tak dawno, w latach 90. pamiętam osobników łowiących na podrywkę kłusowniczą. Nie kojarzę ich czynów z pazernością, raczej z umiarem. Każdy z nich miał swój sprzęt, jeden ukrywał go w krzakach, inny przynosił z domu. Jak któryś zrobił sobie wstawkę, drugi nie wchodził mu w paradę. Wstawka to jest taki kawałek ubitej ziemi, gdzie sochę się kładło i socha to jest podpórka inaczej. Ale to w książce wszystko wam wyjaśnię. Nie wchodził mu w paradę. Łowili tak przez dekadę i nie wyrządzali aż tak wielkiej krzywdy, jaką obecnie stwarzają niektórzy dywersanci z urzędów i chamy. Przez wszystkie lata swojej praktyki tylko raz słyszałem o skandalicznym zdarzeniu nad Wisłą w okolicach Jabłonny. Chłopcy podłączyli długie kable do linii wysokiego napięcia i zamoczyli je w wodzie na tamie. Podobno brzany wyskakiwały ponad metr nad lustro wody. Dziś podobne szelmostwa odbywają się nagminnie, szczególnie w warstwie chamów. Od czasu do czasu giną sprawcy od porażenia prądem. Czasem są to rodziny. Bardziej ludzcy używają elektrycznej wędki, którą można kupić w internecie. Jest to podbierak podłączony do impulsatora, a mówiąc językiem prostym, porażające narzędzie kłusownicze. Według mnie złapany amator elektrycznej wędki powinien ciężko pracować przy kopaniu mułu lub w kopalni uranu, oczywiście w kajdanach. Rażąc prądem, menele zabijają wszystko, co żyje w tej wodzie. Od ryb aż do małych robaczków. Nie wiem, jaki wpływ ma prąd na plankton i resztę mikrożyjątek, ale obawiam się, że zgubny. Cham żywemu nie przepuści. Tyczy się to wszystkich żywych bytów, także roślin. Jakiego spustoszenia narobiło chamstwo, dzięki chamom legislatorom, mogliśmy zauważyć kilka lat temu. Plugowa hołota wycinała nawet 300-letnie cisy i wiekowe dęby. Dziś dołączyła się do nich swołocz niszcząca najstarsze dęby w Polsce. Ciekawostką jest to, że niektóre groby katów żołnierzy wyklętych są monitorowane przez 24 godziny na dobę, a polska przyrodnicza spuścizna narodowa nie posiada takiej ochrony, bo ma nie posiadać. Miejscowe chamy wymyślili sobie sposób na pozyskanie drewna. Otóż podcinają stare drzewa w podobny sposób jak bobry i cała afera spada na Bogu ducha winne futrzaki. Cham zadowolony, bo ma drewno, a bóbr musi wyciąć kolejne. Na płytkich rzeczkach żule potrafią wlać do rzeki Lizol. Poniżej wylewki ryba wypływa do góry nogami i kundle mają na jabola. Nikt nikogo nie ściga, bo często na wsiach czy w małych miasteczkach są to koneksje rodzinne lub towarzyskie. Zresztą nawet jeśli nie są,
to z rzadka jakiś urzędnik wychyla się. Po co nastawiasz karku? Przecież emeryturka blisko. Ale co tam w sieci mieściny? W dużych miastach także bardzo często czyny zabronione nie są ścigane i karane. Natomiast ścigani są ludzie, którzy obnażają te podłości i szalbierstwa. Zauważyłem, że sporej części urzędników nie chce się w żadnej mierze wykonywać swojego zawodu. Jak przyjdzie petent, to traktowany jest jak intruz. Wymyśla się dziesiątki przepisów i przeszkód tylko po to, aby mu nie pomóc lub nie spełnić swojego służebnego obowiązku. W ich oczach najgorszymi wrogami są ludzie oddani sprawie, walczący o czystość wody, rybostan, o to, by nie karczowano roślinności i drzew bez potrzeby. Oskarża się często bezzasadnie takich ludzi, wyśmiewa i między bełkotliwymi wypocinami na papierze. Przepraszam. Oskarża się często bezzasadnie takich ludzi, wyśmiewa i męczy bełkotliwymi wypocinami na papierze. Znam przypadek, gdzie źle puszczono wodę na zaporze. Ryby i minogie nie zdążyły wrócić do wody. Człowiek ratujący je nie zdołał wrzucać wszystkich do głębszej wody, zatem wymyślił, że będzie tego dokonywał dużą podrywką. Zanim zdążył ją zanurzyć, w nich pojawili się ciemiężyciele i oświadczyli, że oskarżą go o kłusownictwo. Horrory takie będą trwać wiecznie, chyba że uchwalą odpowiedzialność urzędniczą. Ale ja w to nie wierzę. Skoro nie szuka się 2,5 miliarda złotych, to kto będzie szukał urzędnika, który zbyt szybko lub zbyt wolno spuścił wodę na zaporze, przez co padło tysiące ryb? A w drugą stronę, za nic przewleką i przetaszczą człowieka po sądach, bez dowodów, okupacja sowiecko-chazarska trwa i ma się bardzo dobrze, tyle że obecnie nie wyrywają paznokci.